Gość w Radiu SK 89.9, który się przedstawi, bardzo proszę. Witam serdecznie, Maciej Rymik-Rymiszewski. Tak, u nas w radiu jest osoba, która organizuje bardzo fajne wydarzenie, bardzo fajną akcję. Olsztyński charytatywny maraton po raz kolejny w naszym mieście 1 kwietnia. Bardzo bym chciał, żebyś teraz w skrócie opowiedział nam o tym, co się będzie działo podczas tego właśnie spotkania. Maraton Zumba Fitness, jak wiemy, jest to impreza charytatywna. Chcemy zebrać środki na dzieci z Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą z Warmii Mazur. Po raz kolejny chcemy pomóc nie tylko tańcem, ale również środkami finansowymi, tak żeby dofinansować dzieciaki, żeby one mogły lepiej funkcjonować w swoim życiu. Spotkanie w sobotę 1 kwietnia. Na kogo liczycie? Kto może się pojawić podczas tego wydarzenia i gdzie się spotkamy tym razem w Olsztynie? 1 kwietnia dokładnie o godzinie 18 rozpocznie się maraton w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych przy Parkowej 1. Tam właśnie przez 3 godziny będziemy szaleć wraz z 20 instruktorami z Polski i tym razem jeden z instruktorów przyjeżdża do nas prosto z Budapesztu. Powiemy kto? Zdradź tą tajemnicę. Tak, dokładnie. Przede wszystkim po raz kolejny po kilku latach zaprosiłem Izabelę Kin, czyli Zumba Education Specialist, dziewczynę, która jest prekursorką zumby w Polsce. Ten ruch wprowadziła 7 lat temu, a gościem dodatkowym, tak jak już wspomniałem, z Budapesztu, Węgry, będzie Sławka Chlachowa, która jest zumba jamerką, ale tu jest jeszcze ważne, przyjedzie w towarzystwie swojego kolegi Michała Kurpeta z Polski, czyli też jest to osoba, która jest zumba jamerem. Może wytłumaczę wam, kto to jest zumba jamer. Zumba jamer są to osoby, które układają choreografię zumba i oficjalnie można je tańczyć, czyli my, instruktorzy, możemy po prostu korzystać z nich, włączając chociażby YouTube'a, czy pojawiając się na takich tak zwanych jam session, który również w Olsztynie w ten weekend zagości. 3 godziny tańca, wspólnej zabawy. 3 godziny to jest dużo, to jest mało? 3 godziny. Jeżeli chodzi o zumbę? Myślę, że w tej chwili jest tylu zomboholików, że jakby zagralibyśmy nawet 5 godzin. Przy takiej liczbie instruktorów, jak już wspomniałem, będzie ich 20, więc moglibyśmy grać do rana, ale chcemy, żebyście te 3 godziny spędzili w niesamowitej energii, zabawie i przede wszystkim wszyscy mają zostać do końca. Rymik, kogo będziemy wspierać się w tym roku? Wspieramy Fundację Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Jest to fundacja, z którą współpracuję od 8 lat. Jest to dwójka dzieci. Nie chciałbym zdradzać imion, ale chciałbym wam wszystkim powiedzieć, z jakimi problemami te dzieci w ogóle żyją. Jedno z nich ma 8 wad serca. Dalej torbiel, astma oskrzelowa. Drugie z dzieci to rozszczep kręgosłupa krzyżowego, wodogłowie, pęcherz neurogenny, jelito neurogenne, więc jak słyszycie, jest to po prostu masakra i potrzebujemy tym dzieciakom pomóc po prostu z całych sił. Ja jako organizator, mam nadzieję, że wy jako słuchacze będziecie razem z nami, będziecie wspierać. Kupujcie nawet po 4 cegiełki. Gdzie szukać informacji na temat tego wydarzenia jeszcze? Bo na pewno u nas, czyli na sk.pl. Gdyby ktoś jeszcze chciał znaleźć więcej informacji na temat tego wydarzenia, gdzie powinien szukać info? Więcej szczegółów możecie znaleźć na Facebooku, wpisując Olsztyński Charytatywny Maraton Zumba Fitness. Tam każdego dnia pojawiają się nowości, prezentacje instruktorów. Niedługo będziecie mogli zobaczyć, jaką dwójkę dzieci wybraliśmy i wiele, wiele, wiele różnych atrakcji, które przygotowujemy dla was na 1 kwietnia. W tym roku Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych przy ulicy Parkowej w Olsztynie. Tam się spotkamy. Duża sala. Duża sala, cudowna scena, przede wszystkim wysoka, bo zwykle jest tak, że czy to instruktorzy nie mają kontaktu z ostatnimi liniami, bo tak jest, że czasami jest tak, że ktoś czuje się fantastycznie w ostatniej linii. Tym razem myślę, że będzie się czuł nawet lepiej, bo scena jest bardzo wysoka. Nawet jeżeli spóźnicie się, będziecie o 18.15, wejdziecie na sam koniec i tam również będziecie widzieli całe sylwetki instruktorów, poza tym dodatkowo super oświetlenie, no i wszystko, co najlepsze, będzie tam przygotowane dla was. Rymik, pamiętasz wcześniejsze wydarzenia, wcześniejsze maratony? Tak, pamiętam z sentymentem pierwszy maraton, który robiłem właściwie po ukończeniu chyba 3 miesiące, jak byłem instruktorem zumby. Do końca szczerze nie wiedziałem, z czym to się gryzie. Jak robiłem pierwsze właśnie tylko zajęcia zumby, zapraszając na maraton, wszyscy, co to jest maraton? Ja sam do końca nie wiedziałem, co to jest maraton. Zapraszałem, sprzedawałem cegiełki. Okazało się, że wydarzenie było naprawdę fantastyczne. Później kolejna edycja, którą zrobiliśmy w Uranii. Też niesamowicie dużo ludzi. Właśnie po raz pierwszy wtedy odwiedziła nas Iza Kin. I teraz po latach będzie Iza, ale jak wiecie, mamy jeszcze kolejnych gości i
tym razem no, robi się delikatnie międzynarodową. Powiedz mi jeszcze, bo być może ktoś w tej chwili, słuchając naszej rozmowy, pomyśli sobie, bardzo bym chciał wziąć udział w tej właśnie imprezie, ale nigdy z Zumbą wcześniej nie miałem styczności. No i co teraz ma zrobić ta osoba? Zumba, łatwa, prosta i przyjemna. Trzy podstawowe słowa. Nie musisz potrafić tańczyć, nie musisz słyszeć muzyki. Wystarczy, że bawisz się, naśladujesz i machasz chociażby do instruktorów i po prostu skaczesz wraz z nami, krzyczysz, piszczysz i... Jeżeli przyjdziecie i nawet podejmiecie decyzję w piątek, czy nawet w sobotę o godzinie 16, myślę, że naprawdę będziecie się super bawić i każdy z was będzie mógł jeszcze kupić cegiełkę przed wejściem w CEIK-u. A wcześniej cegiełki do nabycia w olsztyńskich klubach fitness. Wszystkie informacje oczywiście na stronie tego właśnie wydarzenia, czyli olsztyński charytatywny maraton Zumba Fitness zbliża się wielkimi krokami. Pamiętajcie, 1 kwietnia w sobotę widzimy się w CEIK-u przy ulicy Parkowej w Olsztynie. Startujemy o godzinie 18. No i 3 godziny cudownej, rewelacyjnej, wspaniałej zabawie przy Zumbie. Cel jest szczytny, cel jest charytatywny, więc warto się pojawić na tym właśnie wydarzeniu. A do tego jeszcze, tak jak Remik powiedział, możecie spotkać cudownych, wspaniałych instruktorów. Dokładnie, możecie spotkać Izę, możecie spotkać Sławkę, możecie spotkać Michała, ale nie zabraknie naszych olsztyńskich instruktorów i Warmia, Mazury, również Bartoszyce. Zaprosiliśmy też gości z Warszawy, zaprosiliśmy gości z Torunia, więc myślę, że będziecie naprawdę fantastycznie się bawić. Każdy z instruktorów z różnych miast zbiera swoje ekipy, chcą przywieźć jak najwięcej uczestników do Olsztyna na nasz maraton, tak żeby wesprzeć przede wszystkim akcję, ale jednocześnie spalić setki kalorii. Wielkie dzięki za przybycie do studia, polecamy to właśnie wydarzenie i do tego tematu będziemy jeszcze wracać na naszej antenie. Dziękuję bardzo, że znalazłeś chwilę czasu, no i przybyłeś do nas do radia. Ja również dziękuję i Andrzeju, nie zapomnij o dresach, spotykamy się 1 kwietnia. Dziękuję bardzo, kończymy. Koniec, do widzenia. Dziękuję bardzo.